wartościami, które łączą nas w tym grupie. Pierwsze pisanie jest pod tytułem Ręce. No dobrze, zaczynamy. Ręce. A więc dziękuję za ręce. Dwie rzeźby przepiękne, kształt doskonale kojący. Za ręce wymowne, kiedy słów jest brak. Za ręce silne, dźwigające, człowieka podnoszące. Za ręce przez radość wznoszone, za ręce serdecznie splecione. Za ręce trzymające i w ciszę odprowadzające. Za ręce, które dom budują i co od odejścia powstrzymują. Za ręce, które nas witają, za ręce, które pomagają. A więc dziękuję za ręce, miliony pomostów. Człowiek człowiekowi kołdrą, kiedy chowa przed światem, kiedy grzeje zmarznięte serce. Człowiek człowiekowi schronieniem, kiedy ukrywa w czułym objęciu, kiedy trzyma w mocnych ramionach. Człowiek człowiekowi podporą, kiedy podnosi z niemocy, kiedy nie pozwala upaść. Człowiek człowiekowi przewodnikiem, kiedy mapa nieba się zachmurzy, kiedy tylko uścisk ręki jest kompasem. Człowiek człowiekowi towarzyszem, kiedy splotą się czasem obce sobie drogi, kiedy samotna podróż staje się spotkaniem. Człowiek człowiekowi światłem, kiedy rozjaśnia ciemne zakamarki smutku, kiedy zapala pierwszą gwiazdę na nocnym niebie. Człowiek człowiekowi nadzieją, kiedy śmiechem osusza wczorajsze łzy, kiedy spojrzeniem mówi, że wszystko będzie dobrze. Człowiek człowiekowi przyjacielem. Proszę cię bardzo, już. Człowiek człowiekowi przyjacielem. Właśnie zobaczcie. Przyjaciel znaczący ręki. Kiedy cały dla nas jest obecnością, kiedy milczenie jest najczulszą rozmową. Człowiek człowiekowi lekarstwem. Kiedy rany zabija żartem, kiedy zaparza ulubioną herbatę. Człowiek człowiekowi deszczem, kiedy poi spragnionego dobrym słowem, kiedy jak wiosna budzi myśli do rozkwitu. Człowiek człowiekowi sensem, kiedy zwyczajne być wystarcza, kiedy na trudne pytania są tylko proste odpowiedzi. Człowiek człowiekowi lustrem, człowiek człowiekowi ukojeniem, człowiek człowiekowi miłością.